kierujący samochodem osobowym Volkswagen Passat, wyjeżdżając z ulicy Krótkiej, chcąc przejechać na wprost na ulicę Biodaczową. Oczywiście wyjeżdżał z drogi podporządkowanej, natomiast motocyklista jechał ulicą Gogolińską z kierunku miejscowości Kalinów, czyli z kierunku Gogolina. Na pasie ruchu motocyklisty doszło do zdarzenia bocznego. Motocyklista uderzył w słupek pomiędzy drzwiami przednimi i tylnymi z taką siłą, że spowodował, że pojazd, że Volkswagen został z drogi zrzucony. No i tak jak tutaj widzimy, leży na boku pojazdu. Wstępnie jest jeszcze wyciągać wnioski co do sprawstwa, bo i kierujący Volkswagenem miał znak ustą pierwszeństwa, miał linię bezwarunkowego zatrzymania, się nie wiemy, czy do tego się zastosował, a siła uderzenia świadczy o tym, że kierujący motocyklem na pewno jechał szybciej niż obowiązująca w tym miejscu prędkość do 50 km na godzinę. Z wstępnych ustaleń wiemy, że motocyklista, mężczyzna w wieku około 25 lat, pasażerka motocykla też w wieku młodym około 25 lat, w stanie ciężkim zostali przewiezieni do szpitala, najprawdopodobniej do Opola. Są poddawani leczeniu, czyli działaniom ratującym życie. Kierujący Passatem doznał lżejszych obrażeń, jednak decyzją załogi karetki pogotowia też został przewieziony do szpitala. Z wstępnych ustaleń wiemy, że kierujący samochodem osobowym był trzeźwy.